Kwiaty, kwiaty na łące, piękne, fajne, pachnące. Kwiaty, kwiaty na łące, piękne, fajne, pachnące. Witam Was, to jest Gracjan, witam Was. Dzisiaj jest lipiec, 2012 rok. Piękna pogoda, piękne lato. Lato, 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 fajne. Tak, a ja właśnie sobie siedzę tutaj na łące. Piękne kwiaty dookoła mnie, na takiej łące właśnie można sobie zaśpiewać piosenkę. Piękne, piękne lato wspaniałe, a na łące kwiaty pachnące, a na łące są kwiaty pachnące. A ja sobie właśnie już tak od pewnego czasu pomyślałem, wymyśliłem sobie, żeby na przykład sobie stworzyć jakiś pseudonim artystyczny, ponieważ różne gwiazdy, znane osoby mają swoje pseudonimy, a ja po prostu nie mam pseudonimu, więc właśnie wymyślę sobie, ale i też oczekuję też Waszych propozycji. Co, jaki pseudonim właśnie byście mi radzili? Czy jakiś taki, czy siaki, czy owaki? Właśnie oczekuję propozycji też i Waszych. Na pewno powinien to być pseudonim krótki, zwięzły i łatwy do wymówienia w różnych językach, czyli w Anglii, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, żeby był łatwy do wymówienia. Ale również, żeby się nie powtarzał, żeby nie był identyczny, jak już ktoś tam gdzieś już jakiś artysta ma. Tak więc, że oczekuję Waszych propozycji, a ja sobie teraz właśnie się trochę poopalam, ponieważ piękna jest dzisiaj pogoda. Wam życzę udanego, wspaniałego lata i udanych wakacji. Jeszcze właśnie, jeszcze dużo czasu zostało do końca wakacji, więc życzę Wam udanych wakacji albo urlopów, jeśli ktoś ma urlopy. I pozdrawiam wszystkich Was z pięknej łąki. Łąka, łąka, fajna. A na łące kwiaty, kwiaty pachnące. Kwiaty, kwiaty pachnące. Kwiaty, kwiaty, kwiaty fajne. Na łące kwiaty pachnące. Pozdrawiam i na razie. Cześć, bye, bye.